Podsumowując, myślę, że takie mieliśmy założenie dzisiaj, aby dobrze bronić, tak? Myślę, że broniliśmy bardzo dobrze zespołowo i jeśli ta obrona była w pewnym momencie pokonana, to znakomicie bronił nasz bramkarz, także wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. I możemy się cieszyć z trzech punktów na bardzo trudnym terenie. Bardzo chcieliśmy zmazać to wrażenie, które zrobiliśmy w pierwszej kolejce w meczu u siebie z rekordem. I no ja się cieszę i gratuluję moim zawodnikom takiej determinacji i serca, które dzisiaj zostawili na boisku. Widać, że no bardzo walczyli o to, żeby tą plamę zmazać. I jakby nie tylko wypowiadali się, jakby wyszło na to, że nie tylko słowa w wywiadach, ale również na parkiecie udowodnili, że potrafią walczyć i potrafią się podnieść po na pewno bolesnej porażce. Myślę, że mecz był niezłym widowiskiem, bo Pogoń, klasowa drużyna, stworzyła sobie też kilka dogodnych sytuacji No i ten mecz był bardzo, bardzo na pewno widowiskowy dla kibiców. Właściwie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, dzisiaj zastosowaliśmy troszeczkę inną obronę i cieszę się, że ten pomysł dzisiaj wypalił i akurat na Pogoń, która jest bardzo kreatywna w ataku, ale która dzisiaj nie miała za dużo miejsca na rozwinięcie skrzydeł, ten pomysł okazał się skuteczny, no i przede wszystkim właśnie fantastyczna taka determinacja i postawa zespołu i przede wszystkim oczywiście na czele z Kolomniagu, który naprawdę pokazał dzisiaj, że cały czas mimo upływu lat jest w mojej opinii najlepszym bramkarzem w Polsce. To tyle, dziękuję bardzo. Dzisiaj zdecydowało, że my mamy te trzy punkty, dlatego że graliśmy bardzo koncentrowanie, bardzo dobrze w obronie. Ćwiczyliśmy tą obronę ostatnio na treningach. Wszyscy wiedzą, że Pogoń jest bardzo dobra drużyna. Grałem tutaj, wiem wszystkich chłopaków, znam chłopaków. To trochę mi też pomagało dzisiaj, że wiem, jak strzelają, jak idą, jakie zwody robią. Przewidziałem to niektóre akcje i to mi dzisiaj pomagało i bardzo się cieszę, że dzisiaj moja drużyna też mi pomagała, żeby nie stracić tej bramki. Niestety nie udało się, to jest karne. Straciłem się tą jedną bramkę, ale przez cały mecz decydowała dzisiaj oczywiście koncentracja do samego końca. 40 minut graliśmy, koncentrowanie, wiedzieliśmy, co mamy robić na boisku i wykonaliśmy to, co mieliśmy robić i udało się nam dzisiaj zwyciężyć. I te trzy punkty oczywiście jadą do Torunia. Gratulacje drużynie Pogoni 04 Szczecin, bo naprawdę dobra drużyna. Podoba mi się tutaj grać, lubię tutaj grać i życzę powodzenia dalej w lidze. Dziękuję. Ciężko coś powiedzieć po takim spotkaniu. Na pewno gratuluję drużynie gości. Co do meczu, no, byliśmy dzisiaj no, drużyną bardzo nieskuteczną. Sytuacje, które gdzieś tam stwarzaliśmy, nie potrafiliśmy znaleźć dzisiaj drogi do bramki Torunia. Ciężko powiedzieć, czym to jest spowodowane. No, musimy się nad swoją grą poważnie zastanowić, bo nie może tak być, że stwarzamy tyle sytuacji, a nie strzelamy bramek i to jest chyba dzisiaj taki klucz tak naprawdę do tego wyniku, jaki mieliśmy. Co powiedzieć? No, ciężko mi jest coś powiedzieć więcej, bo patrząc na ten mecz, no, to zasłużyliśmy, wydaje mi się, na te trzy punkty, no ale niestety Toruń dzisiaj okazał się skuteczniejszy. Dziękuję.
No cóż, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że dzisiaj drużyna FC Toruń nas trochę zaskoczyła tym swoją ofensywą skomasowaną na swojej połowie, aczkolwiek no, jakby cel uświęca środki, więc trzeba powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze im to dzisiaj wychodziło. My generalnie mieliśmy ogromny problem, waliliśmy głową w mur, a jak już stworzyliśmy jakąś sytuację, to na przeszkodzie stawał Kola albo po prostu w bramkę nie trafialiśmy. Także mówię, no trzeba bardzo mocno zastanowić się nad tym meczem, trzeba też poszukać, chyba myślę, więcej, też tak od razu trzeba wnioski na bieżąco wyciągać, więcej rozwiązań z zespołem, który w ten sposób się cofnie, z nami zagra, akurat na mecz z tym zespołem tego się nie do końca spodziewałem, ale cóż, trzeba też umieć przyjąć porażkę, wyciągnąć z niej wnioski i idziemy dalej, ale na pewno nie można zostawić takiego grania, takiego meczu bez powiedzenia sobie paru słów. Ale tyle, no dzisiaj determinacja, wola walki i chęć zwycięstwa i do tego też jeszcze przyszła odrobina szczęścia, bo ona też była potrzebna przy takiej obronie, spodoba, że FC Toruń wygrała dzisiaj mecz, no i tyle, a my musimy się skoncentrować, pracować dalej nad naszą grą. I tyle, dziękuję.